taki głodny jestem. Ciosny! Trochę poleciało. Bierz tako żyć. Siema wszystkim! Z wami jak zawsze Zerzyla i Bartek. A słuchaj, a dlaczego zawsze? To przecież pierwsze wideo, nie? Ale zawsze to jest zawsze, bo to jest zawsze Zerzyla i zawsze Bartek. Słuchaj, u ciebie tak było, ty idziesz gdzieś, nie wiem, w Warszawie, Poznaniu, idziesz i taki... Ja taki głodny jestem, gdzie coś zjeść tak szybko na szybko i widzisz, o, kebaby! Ja bardzo lubię kebab, widzisz, kebaby, fajne, jak jest fajne. I ty tak idziesz, nie, sprzedawca pyta, a jak jest, jakie mięso, jaki sos? I tak myślisz, zaraz będzie kebab, zaraz tak, ja tak smacznie pojem ten kebab. I ty bierzesz ten kebab i tak odgryzasz i myślisz, co to było? Jaki to jest sos? Jaki to jest mięso? I myślisz, kurde, lepiej by ja sam ten kebab zrobił, nie? Ale ty nie wiesz, jakiego robić. Normalny, zwykły, taki oryginalny kebab. I dzisiaj ja ciebie pokażę, jak go robić. Ja ciebie pokażę, Zyzyl, ja zawsze ciebie pokażę, jak wszystko robić. I dzisiaj będzie kebab. Także jedziemy. Udka! Ty wiesz, co to jest udka? Najlepsze mięso z kurczaka. No ja tak myślę. No mnie zawsze. No bo file jest suche, a łódka jest super soczne, super mięso. Także jedziemy i robimy, marynujemy tą łódkę. Patrz co będzie. Robimy tak. Trochę soli. Nie dużo. Ja powiem dlaczego nie dużo. Ja myślę, że no tyle, może tyle. O tyle starczy. Bierzemy paprykę. I tak trochę papryki. No tyle to na pewno starczy. Bierzemy pieprz. Pieprzujemy. Ja myślę, że starczy. Teraz ja używam przyprawę taką pikantną na ten kebab. Przyprawę do kurczaka. Trochę można tego. Tyle ja myślę. Będzie ok. Bierzemy to. Wiesz co to jest, tak? I normalnie tak. Dlatego tak soli mało ja dołożyłem, bo ta przyprawa jest solona sama, nie? Taki mam sos Worcester. Ja myślę, że znajdziecie w sklepach, on jest bardzo dobry. I trochę tego też sosu Worcester. Mamy taki... Jak, Bartek, jak on nazywa się po polsku? To jest imbir? Imbir. Imbir. Mamy trochę imbiru. Też niedużo, żeby tylko był taki smak. Trocheczkę. I to jest olej sezamowy, tak? Ale to jest, widzisz, my mamy dwa takie rodzaje oleju. Jeden jest światły, taki jasny, biały, a drugi jest rudy. I ten rudy jest bardzo, bardzo taki smaczny, taki bardzo, jego trzeba tam dolić jak przyprawy, trochę. Tak trocheczkę i tyle starczy tego oleju. Bierzemy łóżkę albo widelce i tak po prostu. Dobrze przymieszamy wszystko, nie? Żeby smaczno było. Okej, patrz, widzisz teraz to. Ja tak ci powiem, to mięso, no minimalne na pół godziny do lodówki. Lepiej na godzinkę, na dwie. No więcej nie trzeba, bo kurczak on bardzo szybko to, wiesz, marynuje się i więcej nie trzeba. To wiesz co to jest godzina? To jest 30 minut. Nie. No ty wiesz, 60 minut? 60 minut to jest. A wszystko, to do lodówki, a teraz dopóki to marynuje się, robimy co? Sos. Robimy normalny, tak jak powinno być, normalny sos do kebabu. Idzie jogurt. Ja używam taki normalny, zwykły grecki, jakby to będzie? Grecki jogurt. Grecki jogurt, bez niczego, po prostu. O tak, jego.
tyle jogurtu, trochę kefiru, no gdzieś pół na pół. Ja myślę, że to będzie dobrze. Tyle. Mieszamy to wszystko, ok. Teraz śmietanka. Jeden, myślę, o tyle. Tyle śmietanki będzie. Samo to. I teraz trochę dodamy majonezu. I tyle, ja myślę, tyle majonezu będzie, sami to. Teraz sól my potrzebujemy. Sól. Ja myślę, że takich jeden i dwa. Bierzemy pieprz. A pieprzu można dużo. Wtedy sos ma taki dobry, taki ostry smak. Wszystko mieszamy. Na smak trochę. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Nie za dużo soli, nie za dużo pieprzu. Wszystko jest bardzo dobrze. Teraz ja dodam koperek w sos. Tak. Koperek, jak chcesz, tak po prostu robimy tak. Teraz jeszcze co ja potrzebuję? Ja potrzebuję. No ty wiesz, nie? Ogórek. Ja myślę, że na taki sos dwa ogórki. Może tu położyć i kiszony ogórek, ale ja bym wolał lepiej taki konserwowany. Widzisz, jak pokroiło. Najlepsza sprawa, bez tego nie będzie kebabu. Czosnek! Trochę poleciało. Zawsze tak robię. Ty nigdy tak nie robiłeś. To teraz wiedzisz, że tak trzeba robić. Tylko teraz pozbierasz po całą kuchenkę trzeba czosnek, bo jeden jest tam, drugi jest tam. Ja myślę, że ja położę jakieś takie 5-6 takich ząbków. Ząbków, tak. Ok, obcinamy te dupki. Zrobimy tak. Czosnek. I do tej miski. Opa. I teraz ten sos. O, teraz to będzie sami ten taki sos, który my i chcemy mieć w kebabie. Trochę trzeba czasu, jemu też dać. No gdzieś pół godziny, żeby wszystko, wiesz, taki balans zrobił się. On musi postoić trochę. Ty zobacz, jaki fajny sos. Spróbujemy, co my mamy, bo wiesz, soli nie za dużo, czosnku sami to nie za dużo, nie za mało, jak powinno być. No ja tak lubię. Jak ty lubisz więcej, to możesz trzy głowy czosnku tam dodawać. Jaki kebab bez warzyw? Ty powiedz mi. No jak nie ma tam warzyw, no tak, mięso powinno być dużo, nie? Ale warzywy też powinno być. Mamy cebulkę, mamy kapustę, mamy ogórek, mamy pomidorek. To wszystko, co my potrzebujemy do warzywa. Lecimy. No i bierzemy ogórek, dupkę, wech, wszystko, żeby nie było. I można po prostu tak, na takie slajsy i kroimy pomidorki, cherry. O, i jeden, dwa i trzy. Widzisz, trzy. Jeden, dwa i trzy. Widzisz? Umiesz liczyć, nie? Matematykę uczyłeś w szkole, nie? Ja to nie uczyłem w życiu. Na takie kosteczki, tak? O tak, kroimy cebulkę, żeby nie było za grube. Napisz w komentarzach, to jest czerwona czy niebieska cebulka, bo ja nie wiem. Ja nie to, że ja liczyć nie umiem, czytać nie umiem, jeszcze jestem deltonikiem. Ja nie wiem, co to za kolor. No i mamy warzywa i tak trochę ich, wiesz, przymieszamy, żeby było wszędzie wszystko, żeby mieli i cebulkę, i pomidor, i ogórek, żeby, wiesz. To już jest przygotowane, my mamy warzywa. Ale została teraz kapusta pekińska. Ja myślę, że połowa tej kapusty to pójdzie. Myślę, że tyle, ale to jest jeszcze nie wszystko. I tak, i teraz tak trochę, tak, op, zrobimy tak, i tak. I to wszystko. Mamy kapustę, i tu mamy warzywa, wszystko mamy do kebabu. A zostało zrobić naszego kurczaka. W piekarniku robi tak temperatury 180, maksymalne 200 stopni. No i ja myślę tak na pół godziny. Bierzemy papier do zapiekania. I normalnie ten kurczak. Normalnie, nie kroimy, nic z nim nie robimy. Po prostu na ten papier. I to wszystko do piekarnika. Na pół godziny,
180, maksymalnie 200 stopni. Pół godziny. To starczy. Lecimy. Dopóki ten kurczak tam w piece, mamy czas i teraz ja pogadam o takiej fajnej stronie, która jest nasz generalny sponsor. Jest taka strona ogłoszeniowa, nazywa się okomarket.pl. Chcesz sprzedać na przykład auto albo mieszkania. Ile ty tracisz pieniędzy na te duże strony? Cały czas. Bardzo dużo. I to jest nie fakt, że ty samochód ten albo to mieszkanie sprzedasz. Okomarket, strona, cały czas tam jest gratisowe ogłoszenie. Cały czas możesz bezpłatnie dodawać ogłoszenie i cały czas to zostanie. W tej stronie cały czas będzie na tydzień, na 7 dni będzie ogłoszenie darmowe. W każdej kategorii, nie ma różnicy w której. Po prostu 3 minuty idziesz, dodajesz i masz ogłoszenie. I tylko w tym jest kwestia, że ty sam, brat, ty sam musisz to zbudować. Ty dodasz, twój sąsiad doda, twój brat, twoja siostra, twój znajomy, twój kolega, twój kumpel doda to ogłoszenie i to wszystko rozleci, rozleci, rozbuduje się i ty zbudujesz dla siebie darmowy portal ogłoszeniowy OkoMarket. Dodajesz ogłoszenie gratisowo. Dostajesz taki kod bonusowy i ty masz szansę wygrać na ten dzisiejszy dzień 1000 zł. Za nic. Za gratisowe ogłoszenie. Dodajesz, czekasz, w końcu miesiąca będzie głosowanie, albo twój kod wygra, albo nie. Ty możesz wygrać i 100 zł, i 50 zł. No teraz ta najwyższa nagroda jest 1000 zł. Od zawsze zostanie gratisowy. Dodawaj teraz. Link znajdziesz w opisie. I już nasz kurczak jest przygotowany. Najlepszy, soczny, smaczny, taki fajny kurczak. Zobacz jaki on jest. Ty widzisz co to jest? I na taki kroimy. Na nieduży, żeby było normalne ich położyć na ten kebab, żeby było, wiesz, wszędzie tego kurczaka. Normalnie to na kebab używają, wiesz, robią z baraniny. No ja dzisiaj specjalnie dla ciebie zrobił z kurczaka, bo baraninę, wiesz, nie każdy człowiek lubi. Rób tak, jak ja robię, tak samo i będziesz miał to samo. Rób tak samo. Nie no, co ty robisz? Ja ciebie mówię, rób tak samo, jak ja robię, a ty jak robisz? Co ty tam dodałeś? Tak samo ja ci mówię, rób. I będzie tak samo jak u mnie. Ja ci mówię, bo ja jestem Zizila Kebab Meister. Wszystko mamy. Zobacz, co my mamy do kebabu. Zobacz, to jest najlepszy, najsmaczny kurczak. Taki soczny, soczny. Najlepszy. Żeby ty go spróbował, człowieku, ty by powiedział, wow, to najlepszy kurczak w moim życiu. Najlepszy sos do kurczaka. Do tego, sorry, do kebaba. No i do kurczaka, no bo kurczak też w kebab chodzi, nie? My mamy kopustkę pekińską. Tak, bez kopusty tam nie będzie nic. Już wiesz, co my mamy, tak? Warzywa. I to jest wszystko. Słuchaj, czego my nie mamy? Dlaczego? No, a gdzie to zawijąć? Normalnie to my to robimy z lawaszem. Taki jest lawasz, taki chleb, taki jak tortilla, tylko on taki nie okrągły, a taki kwadratowy, duży, nie? Ale tylko dzisiaj nie było tego. I gdzie to teraz robimy? Zobacz, Bartek, pokaż. Ja mam taki grill. Można jego używać i na stejki, i na kebaby, na wszystko, co tylko chcesz. Widzisz, ta strona tortilli jest zapiekana trochę większe niż ta strona. Widzisz, ta jest taka jasna, a ta jest trochę taka już pozapiekana. To my kręcimy w tą stronę, żeby to zapiekane było w środku, bo my chcemy zapiekać tą stronę. Trochę sosu, trochę mięsa, nie za dużo, bo później będzie problema z zawijaniem, nie? Trochę warzyw i trochę kopustki na górę sos. Robimy tak. Op, widzisz? Jak ja zrobił? I tak. I tak. I kręcimy. I mamy kebab. No i zobacz, Bartek, co mi? Ile zrobili? Patrz, no takich, patrz, jakie fajne 5 kebabów przygotowanych do zapiekania.
tak? Ale ostatni kebab ja dla ciebie zrobię ekstra specjalny. Ty wiesz co to jest? Ja to wczoraj zrobiłem specjalnie dla ciebie, brat. W środku pomidorki i papryka, i ostra papryka, i słodka, i cebulka, jest i merkiewka. No i co? Kręcimy. Bo ja chcę to dodać do kebabów, nie? Ja nie zrozumiałem. No zobacz ty na mnie. Zobacz, ty widzisz te banki? Zobacz jaki Kaukaz jest silny. Kurde, bierzemy ręcznik, ręcznikiem. Kto samy najsilny człowiek na ziemi? Zyrzyla. To nazywa się u nas adzika. Ja wam pokażę później jak to robić. Teraz robimy ostatni kebab. Bierzemy naszego sousa. Mięso. My bierzemy adzikę. I to będzie testowy kebab. Pekińska kopuska. I nasz sos na górę. Robimy tak. Łop. Szybko. Podkręcimy trochę. Tak. Z drugiej strony i o tak. Widzisz tu? On nie skleił się. Bierz taką rzecz, zwykłą wodę i tak. Starczy. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Ok. I teraz do naszego grillu. Słuchaj, a jak ty nie masz takiego grilla? Masz patelnię, a na stejki, na grilli, takie grill patelne, po prostu robisz na duży ogień, niech rozgrzeje się i to, co ja robię, nie? To, co ja teraz robię, patrz. Robisz tak i tą stroną na patelnię. I z jednej strony, z drugiej strony. Trochę z jednej, trochę z drugiej. I patrzysz, już kiedy będzie takie już pasmażone normalnie. I wszystko. Tylko nigdy nie używaj piekarnika. Albo na patelnię, albo na taką grillę, jak ty masz. Także lepiej robisz tak, jak ja ciebie powiem. Dopóki wszystko to robi się, nie? Nasi kebaby. Ja chcę ciebie powiedzieć jedną fajną rzecz. Wszystko, co ty widział w tym wideo, napisz komentarz i po prostu myślę, jaki najlepszy komentarz napisać, bo jak twój komentarz zbiera największą ilość lajków, ja ciebie dam 200 zł. Przelew na twoje konto bankowe. No hej, i wszystko, pokaż Bartek, co my mamy, widzicie? Teraz ja chcę ciebie pokazać, jak to jest, jaka to jest smaczność. Kroimy ten, który z adziką, nie? Bo zobaczymy, co tam, słuchaj, w środku. Człowieku, ty zobacz. O, to jest tak. Zobacz, co to jest. To jest najlepszy kebab w życiu. Spróbujemy, co my tu mamy. Bardzo chcę. To jest idealny kebab. Rób tak, jak ja robię. I będzie wszystko ok. Smacznego. No i co ja mogę powiedzieć? Zrobiliśmy takie kebaby. Ja ciebie powiedziałem o najlepszej stronie w Polsce teraz, którą buduje się ta strona Oko Market. Patrz nasz kanał, dodawaj komentarz. Jak twój komentarz będzie najlepszy, pozbiera największą już lajków, ty dostaniesz 200 zł. A z wami był Bartek i Zyrzyla. Także jeszcze dużo, jeszcze smaczne i bądźcie takim jak ja. O takim. Nara. Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, a, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen ci nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Teraz śpi.